Dobra, jesteśmy z powrotem. Zdobyliśmy filar faraona. Bardzo długą drogę przebyliśmy, żeby się tutaj dostać. Przy okazji otwieramy sobie klapę. Tak. No i możemy teraz lecieć dalej. Dobra, lecimy. Teraz mamy niezbędne elementy. O kurczę, nie chcą w sumie. Mamy niezbędne elementy, żeby dostać się do następnej planszy pod tytułem The Pharos of Isis, z tego co pamiętam. Bo te dwa przedmioty trzeba było włożyć w ścianę, żeby się drzwi otworzyły. Była taka mała niesnaska między nami, ale już pokonana. Gdzie ten filar był? Dobra. No to lecimy. Chyba tędy, nie? Trzeba tak jakby dalej iść. No, chyba tak, o Jezu, z tymi planetami, jak one się nie chciały ruszyć, myślę, że szału dostanę. Jezus, nie cierpię tam tego. Dobra. I chyba tutaj. Dobra. I ja pamiętam, że chyba po tej Pharos of Isis jest właśnie Cleopatra Palace i jest pięknym levelem ogólnie. Prawda? No, też widziałem jakoś tam w solucji. Tak naprawdę, jeżeli tak wyglądał pałac Kleopatry, to nie tylko wygodnie, bo myślę, że być może było nawet. No. Znowu ten dźwięk sekretu. Dziwne. Może zaliczymy jeszcze jakieś dodatkowe sekrety. 36. A fajnie by było, bym tak zaliczał za każdym razem sekrety. Tak, oczywiście. Takie ułatwienie dla graczy. No, już by 70 było. Szkoda, że tutaj nie ma żadnego bonusu za zdobycie wszystkich sekretów. Tylko było w trójce, no, w goldzie dwójce i w piątce. Jeszcze było w Anniversary, tam były te jednostki stylu. A znaczy, wiesz co, ja mówię o klasykach, wiesz akurat, a bo w tej trylogii to zawsze były jakieś tam, nie wiem jak to nazwać, smaczki i inne tam rzeczy. W ogóle Ksenia wrzuciła nowe odcinki, znowu fajnie. Dobrze, że już wróciła na stałe. W ogóle wiem, że tam jeden czy dwa odcinki oglądała moja z Tomb Raider 4. Chyba jako. Ale kto? Ksenka. Aha! Chyba jako jedyny w ogóle z polskich zagramerów nagrywam czwórkę, jak na razie przynajmniej. No i jesteśmy teraz w tej planszy, co trzeba włożyć. Tutaj jest Rekim Młot, który ma nos jak młot, zresztą sama nazwa mówi. Także, no, będziemy musieli go unikać. To jest też bardzo ładna sala, która mi się kojarzy z Tomb Raider 1, tam co trzeba, i Anniversary zresztą. Sorry, że ja tak ci się, to nie tak. Chcesz coś mówić, a ja ci się wcinam zdanie, sorry, ale wiesz, że ja tak strasznie gadam dużo, nie? No i ważne, żeśmy w ogóle gadali niż w ogóle nie. Znaczy niż nie. No może ja. Ale ja naprawdę, to jest u mnie straszne, że ja tak cały czas gadam. Tu wkładamy pierwszy. Strasznie dużo gadam, a potem się dziwię, że mnie gardło boli. O, właśnie. Pharos Temple of Isis. O Jezus. Teraz ty coś mów. Żeby nie było, że cały czas ja gadam. Bo u Lukasa też go przegadałem prawie cały czas, kurde. Mów teraz ty. Ale co? Nie wiem, tak żebym tylko ja cały czas nie gadał, mów coś. Chyba 2 tygodnie temu widziałem, jak jakiś menel załatwił sobie potrzeby pod tym takim... no, tam gdzie się ubrania, wiesz, pakuje. Aha. Och, chyba. O Boże. Menele czasem są śmieszni, ale taki jest urzydliwy. Jesteśmy w cudnej, przepięknej, malowniczej i w ogóle miłej planszy, jaką jest za chwilę Pałac Kleopatry. I już na samym początku jest piękny. Zobaczcie, zresztą tu zaraz szkieletki nam wyskoczą na powitanie. Na pewno jest po prostu tak piękne miejsce, że tylko w grze by mogło tak wyglądać. Z kim zastanawiam się, czy jakieś pozostałości Pałacu Kleopatry gdzieś są. Zobaczcie, są piękne manuskrypty, hieroglify,
Domyślam się, że to są, że te, co tutaj są, to tak jakby są zdjęcia prawdziwych z grobowców, po prostu tak sobie wstawili, nie? Jako tekstury. Ale No. to jest bardzo, bardzo ładne. Tutaj mamy chyba barana ba, ale mogę się mylić, ale chyba baran ba to jest, albo ka, nie wiem. Jeżeli się mylę, to mi to, o kurczę, jeżeli się mylę, to poprawcie, bo wiecie, że ja lubię popełniać błędy. Tutaj taki ozłocony szkielet był. Dobra, i lecimy A ja dalej. noszę zbroję. No, są bardziej wytrzymałe. Ale mów dalej, ty, bo ja znowu ci się wcinam. Gadaj. No mów. O, widzimy coś Lary Croft. Kanciaste, ale zawsze. Dobra. I otwieramy drzwiczki, tylko nie pamiętam, które były, które nam udostępniały możliwość dalszej drogi. Tak, tutaj nic nie ma. W następnym był sekret, a w kolejnym było chyba właśnie przejście dalej. No mów coś. Nie znam tego poziomu. Dobra, czekaj. Tam jest Więc nie mam przejście o czym dalej. gadać, bo jak czegoś nie znam, to tak troszeczkę wiesz. Mów o Assassin's Creed, Nie może. wiem o czym mam mówić. O asasynie może. A zirytował mnie. A czemu? Zobaczysz. W tym odcinku, co dzisiaj wrzuciłeś? Czy jak? Nie, w następnych. Aha. To już więcej nagrałeś? Dobra. Czy chciałem nagrać cały jeden ten blok pamięci, ale później już nie miałem siły. Bo czasem są takie tam dziwne zadania, nie? Takie czasem powtarza, o Jezus, jak pięknie. Boże, spójrz na ten sufit sprzed No widzę. siódmego. Jezus, mógł w takim miejscu zamieszkać na zawsze. W ogóle kocham architekturę Egiptu, wszystko ze sobą, co z nim związane, starożytne. Mamy tutaj latającą hybrydzie. Nazwiemy Co ją to jest? latająca hybrydzia. Aha. Ona strzela do nas różnymi magicznymi pociskami. Hybrydzio. Ona jest taka piękna, złota. Dobra. I tutaj rozwalimy. I zdobywamy naboje i apteczki, bo one się zresztą nam bardzo tutaj przydadzą. Tak. Nabieraj, zabieraj, Larcio. To jest tego dużo ogólnie. To nas przygotowuje na coś bardzo trudnego. Myślę, że że dzisiaj przejdziemy w tym Let's Play'u Cleopatra po raz. Tak mi się zdaje, że przejdziemy. Nie było. No, dobra. Przyjrzyjcie się temu pięknemu sufitowi, który prawdopodobnie przedstawia starożytny egipski kalendarz. Tak mi się zdaje. Dobra, i teraz wybór. Do którego korytarza wejść? Lewo, prawo, prosto. Są trzy. No, zawsze były dwa. Wybierz coś. To może zacznijmy od lewej. Dobra. I Tak, lecimy. idźmy, wiesz, w stronę wskazówek zegara. Czy... No wiem, że to chodzi. No. O, tak, to dobrze, nawet poszliśmy, bo tutaj są te. Wygląda to skarabeuszki. Nie trzeba je wydobyć. Co trzeba wydobyć? Skrabeuszki. Aha, wiem do czego. No, do wkładania, do skojarzeń oczywiście, do specjalnych miejsc. O, i wyleciały nam tutaj słodziaki. Ładne. Dobra. I gdzieś tutaj drugie jeszcze, bo w ogóle mamy piękną Isis. Tutaj piękny posąg Isis. A czy tam Isis? Bogini. To była chyba bogini. Tak jakby ciepła domowego i magii, z tego co pamiętam, ale mogę się mylić, bo ja lubię mylić bogów egipskich, bo ich jest w cholerę dużo. Naprawdę, chyba ponad 16 czy 15. Zwłaszcza, że część tak czy tak jest mało znanych. I wydobywamy drugiego skarabeusza, który jest pusty w środku i nam się do niczego... Jezus Maria, nie zjadaj mnie. Nam się faktycznie do niczego nie przyda. I one chyba tutaj wpadały, z tego co pamiętam.
A nie, nie wpadamy, kurczę. Chcą nas zjeść dalej. Lecimy po... Trzeba coś tutaj otworzyć. Dobra. To jest piękne, naprawdę, jak mówię, ten level i... I znowu cię przegaduję, kurde. Naprawdę, ja za dużo gadam o tych let's playach. Mów coś. Lepiej niż za mniej. No tak, są zagrajmy, że którzy prawie w ogóle... Za mało. Nie wiem, jak można takie zagrajmy tworzyć, że praktycznie nic nie mówią. No, dziwne to. Straszne. Kurczę, gdzie teraz jest? Aha, tutaj się ładnie otworzyło. Dobra. I mamy tak, Broken, Black Beetle i Broken Beetle. Dobrze, i lecimy dalej. O Jezus, one tutaj dalej mi wpadają? O Jezus. Z tymi stąd, słodkie robaczki. Nie lubię robali, ale te jakoś wyjątkowo ładnie wyglądają. I miłe się wydają. Nie zjadajcie mnie. Proszę was. Don't eat me. Dobra, i jesteśmy dalej. I zdobywamy co? Ha? Część skarabeusza, który nam posłuży do tego... O, jeśli przechodzę bramę otworzę, który nam posłuży do tego, żeby unikać pułapek, czyli Winding Key. To jest tak jakby, wiesz, taki nakręcacz, rozumiesz? Taki, wiesz. Ja wiem, do czego to służy. A, tutaj będzie. Nie zjadajcie mnie, no cholera. Mnie trzeba znaleźć dalszą część. Także lecimy dalej, a zresztą musimy dalszą część w ogóle tych skarbów. Czy ty, Lara, robisz? Chyba cztery trzeba było znaleźć skarabeusze. Ogólnie. Bo jeden był zepsuty i się nam do niczego nie przydał, właśnie ten, co teraz zebrałam niedawno. Dobra. A naprawdę ten posąg też bardzo mi się podoba. Jest taki złoty, taki bogaty. Jeszcze się jemu przyjrzyjmy. No. No rzeczywiście ładny. No, też to się bardzo podoba. Nawet jak ten na 99 rok, nie? No. Także dzięki twojej propozycji zdobyliśmy... O kurczę, zdobyliśmy miejsce, które rzeczywiście powinniśmy w pierwszej kolejności, więc dobrze wybrałaś. Spadaj. O. Ozłocony jest. Nazywamy go Ozłocony. I teraz na prawo czy wprost? No wprost by było według wskazówek zegarania. No. Lecimy na wprost. Zobaczymy, co tutaj jest. O. Tutaj nic nie ma. A tu. Dobra. Wybieramy aptenię. Tylko czas na zapis. Bo zauważyłem, że często używam wyrazu czas, znaczy zdania. Coś mi ładnie przyjął.